Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moimi gośćmi są politycy Sylwester Pawłowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Artur Dunin, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. Agnieszka Wojciechowska, Wolni i Solidarni. Witam serdecznie. No i pytanie moje jest takie, co z Angelą Merkel, czy jej przyszłość wisi na włosku, bo jak podają niemieckie agencje, Seehofer, dotychczasowy szef MSWiA Niemiec, podał się do dymisji i zrezygnował z funkcji lidera tworzącej koalicję rządzącą Unii Chrześcijańsko-Społecznej, CSU. I po prostu on nie zgadzał się z polityką Merkel w sprawie polityki migracyjnej. Pan poseł Artur Dunin. O, tutaj w Niemczech dzieją się trudne rzeczy. Trochę na to, jak sobie sama pani Merkel sobie na to zapracowała. Trudno jej dzisiaj wytłumaczyć pewne słowa, które padły dużo wcześniej. Szczyt, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, Polska nie pojechała, no i okazuje się, że dzisiaj też w jakiś sposób był to błąd. Natomiast dzisiaj prawdopodobnie... Błąd pani Merkel. Nie, błąd polski, że nie pojechaliśmy. A to wytłumaczył bo już pan wtedy, dlaczego? Ale no oczywiście, już wtedy tłumaczyłem i dzisiaj tylko potwierdzę to, bo to wszystko ma znaczenie. Dużo łatwiej rozmawiać na nieformalnych spotkaniach i uzyskiwać jakieś dodatkowe bonusy, niż to, co było dzisiaj, na ostatnim spotkaniu, gdzie w dużej mierze dużo rzeczy było już uzgodnionych i tak naprawdę tylko potwierdzonych. No i z tych uzgodnień nic premier, nie wyszło, pan premier, bo pan Merkel premier, jest zagrożona. Pan premier Morawiecki mówi, że wraca z tarczą, a jednak... Ale mówi pan teraz o czymś innym już. Nie, no mówię ciągle o tym samym. O tym szczycie, tak? O pani szczycie. Merkel. No i o polityce migracyjnej. Bo to się wszystko jedno z drugim wiąże. Ale wszystko, czyli co? Działania wewnątrz Niemczech, tak? Działania wewnątrz Niemczech mają odbicie w Unii Europejskiej, a co za tym idzie i w Polsce. No, to trzeba łączyć, nie można brać pojedynczych rzeczy. Tak samo każda zmiana rządu... No dobrze, ale dlaczego Seehofer zrezygnował? Ale to proszę się... My wiemy dlaczego, bo się nie zgadza z polityką migracyjną Merkel. No ale dobrze, no ale to jest, dotyczy całej Europy. Zgadza się pani ze mną? No dotyczy całej Europy. Zgadza się pani ze mną, dziękuję bardzo, ale dotyczy również Polski, jeżeli całej Europy, dotyczy również całej Polski. I dzisiaj Morawiecki mówi, że udało mu się załatwić rzeczy, że postawiliśmy na swoim. Super. Już dzisiaj premier Bułgarii mówi, że z tymi założeniami się nie zgadza wszystkimi. Więc proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja dzisiaj napięta w Brukseli, w całej Unii Europejskiej, bo nie ma jakby wspólnego stanowiska. Te stanowiska właśnie się wypracowuje wcześniej, żeby jednym głosem można dyskutować. To, co zostało wypracowane, teraz, to legło w gruzach, bo teraz, Merkel, no właśnie, nie wiadomo, czy się uchował na tym stanowisku. Ale dobrze, tak? No, w samej Brukseli jest jakiś konsensus. I dzisiaj każdy z krajów, również w tym Polska, Niemcy, Włochy, muszą to przenieść na swój grunt. To, że część koalicji rządzącej, popierającej panią Merkel chce się wyłamać, zobaczymy, jak się to będzie dalej wyglądało. Nie popiera jej, skoro się wyłamała, W jednym aspekcie. To jest właściwie głównie dzisiaj, ta polityka dzisiaj, migracyjna. Dzisiaj w bardzo ważnym aspekcie spraw, również w Niemczech. No, mówi się, bardzo, że najważniejszym. Bardzo ważnym. Natomiast jak będzie sytuacja dalej się rozwijać, to musimy poczekać na dalsze kroki, bo będą odsyłani do krajów tam, gdzie byli na początku rejestrowani, tak? Więc to jest... Przyjadą do Niemiec, bo o tym mówimy, nie, tak? Tak może zrobić każdy z krajów, bo to podpisał również Morawiecki.
że jeżeli była pierwsza rejestracja w Polsce, to taka osoba trafi do Polski. Więc po prostu musimy poczekać na rozwój sytuacji i jak to będzie wszystko wyglądało. Trzeba wszystkie te rzeczy też posprawdzać. Sytuacja znów staje się coraz bardziej napięta, a wiadomo, że Francja, Niemcy, które są największymi krajami w Unii Europejskiej, od nich będzie zależała stabilizacja w Unii Europejskiej i dlatego to jest niebezpieczne. Pan Marek Matuszewski. Zawsze z podziwem tak słucham, jak pan Dunin wierzy tylko i wyłącznie we Francję, w Niemcy, bo przecież to są najważniejsze kraje według pana Dunina w Unii Europejskiej. Uwierz pan w Polskę, szanowny panie. Uwierz pan w Polskę, w Polaków i w nasz rząd. Wiemy doskonale, że nie będzie przymusowej relokacji imigrantów. Wiemy. To jest już ustalone. Będzie dowolność. I nie będzie kar. Oczywiście. I to jest sukces w dużej mierze takich rządów jak rząd Polski. Obecnie pani Merkel ma duży problem. No, zdaje się, że Platforma to przyjaciółka pani Merkel. A teraz zostawiacie przyjaciół w biedzie, panie pośle Dunin. No, po pana takim odcinaniu się delikatnym, no to wygląda na to, że zostawiła Platforma panią Merkel samą tam. Absolutnie zaczynacie troszeczkę przeglądać na oczy. Ale może to dobrze, lepiej późno niż wcale. I mogę powiedzieć w ten sposób. Niemcy przejrzeli na oczy, pani Merkel widzi coś dzieje w społeczeństwie niemieckim, że może dojść do tego, że stracą władzę, że pani Merkel nie będzie rządzić swoim krajem, ze względu na to, że jest opór społeczeństwa niemieckiego wobec migrantów. I tu nie ma dyskusji, taka jest prawda. Wiemy doskonale, szanowni państwo, jak jest w tej chwili, jakie tempo nadaje sytuacji, jeśli chodzi o przybyszów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o rząd włoski. Nowy rząd włoski, nowy premier i podejmowane są decyzje krótkie. Absolutnie nikt tutaj, żaden statek nie będzie z uchodźcami tak zwanymi przypływał do Włoch. To się bardzo nie podoba tak zwanej starej Unii, Brukseli, właśnie Francji, Włochy, Niemcom. To też stara Unia, panie pośle, no, ale widzi pan, historię. Widzi pan, szanowny panie Dunin, że jednak władza jest w Italii całkowicie inna. Władza jest prawicowa, centrowa. Ludzie, którzy tam rządzą, to tak jak w Polsce, chcą zadbać o Europejczyków, o wartości chrześcijańskie, o to, żeby dobrze się działo w Europie Europejczykom. Przede wszystkim. I tu nie ma dwóch zdań, że będzie jakaś zmiana tego kierunku. Wygląda na to, że coraz więcej państw, no wspomnę Czechy, wspomnę Słowacja, no Węgry to już nie potrzeba wspominać i kanclerz Austrii, a wybory będą w innych krajach na pewno też takie, które będą szły w kierunku takim, aby w wielu krajach, a szczególnie w Niemczech i we Francji, żeby tam były rządy takie, które będą bronić społeczeństw europejskich. Pan Piotr Apel, czym to grozi Polsce, jak się rozsypie rząd w Niemczech? Ja myślę, że się nie rozsypie. To Niemcy są dość pragmatycznym narodem i to jest rzeczywiście trudny moment dla samej CDU-CSU, bo od 70 lat trwająca koalicja chwieje się po raz pierwszy już nawet mi do głowy nigdy w życiu nie przyszło, że to są ciągle dwa odrębne ruchy. Znaczy to jest coś, co budzi pewien podziw. No to jedno ciało, tylko nazwa podwójna. Natomiast to jest kwestia pewnego takiego budowania niezależności CSU i myślę, że też takiej taktyki politycznej, to znaczy bardzo mocno ostatnio w Niemczech staje się być partia AfD, taka dość nacjonalizująca i ugrupowanie i pewna chęć chrześcijańskich demokratów partii Merkel, by przejąć elektorat od AfD, jest być może takie właśnie przypomnienie o tym, że ma te bardziej
bawarskie prawicowe skrzydło u siebie w postaci CSU. Więc to może być też działanie taktyczne i takie, które tak naprawdę służy poszerzeniu elektoratu całego obozu. Więc myślę, że Niemcy jako ten pragmatyczny naród i ta koalicja na tyle ostała, że raczej widziałbym w tym taktykę niż cokolwiek innego. Natomiast wrócę na chwilę do słów mojego przedmówcy, mówił o chrześcijańskiej Partii Pięciu Gwiazdek. Nie jest do końca tak, żeby Partia Pięciu Gwiazdek była chrześcijańska, nawet w deklaracji nie jest. W Czechach też nie ma partii prawicowej, tylko partia, która jest w tej międzynarodowce ALDE, czyli tam, gdzie jest Nowoczesna i wcześniej Palikot. Więc jest rzeczywiście pewien ruch, ale proobywatelski, prodemokratyczny, bo zarówno jedno i drugie ugrupowanie szuka jakichś tam sposobów prodemokratyzacji Europy, ale nie jest to ruch prawicowy, tylko po prostu prodemokratyczny, bez określeń, czy prawica, czy lewica, tylko sam taki fokusowanie na, podobnie zresztą jak Kukiz 15, fokusowanie się na obywatelach jest tym kluczem. I warto to jakby wykorzystać też do tego, by zacząć mówić o pewnych problemach, nawet w kontekście imigrantów, o pewnych problemach, które były dużo, dużo wcześniej. To znaczy ta emigracja, ten kryzys, który w Afryce Północnej i Środkowej się zaczął, nie jest jakimś takim wielkim pstryknięciem palca, pojawił się w Europie, tylko to jest kwestia wyzysku, który był tam stosowany przez wielkie korporacje, państwa zachodnie przez dziesiątki lat, czy setki nawet lat, najpierw kolonizacja, później dekolonizacja, później konsekwentny drenaż tego regionu i powodowanie, że ci ludzie biednieli i w związku z tym się radykalizowali, wszedł islam i tak dalej, i tak dalej. I Europa poza tym, żeby zakorkować ten wjazd, no to musi coś z tym zrobić, znaczy musi spłacić dług, który zaciągnęła i to głównie te kraje, które z tego najwięcej korzystały. I mam nadzieję, że przyszły Parlament Europejski, bo teraz nie ma niestety takich przedstawicieli, polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, zainteresuje się tym, by sprawdzić, kto tak naprawdę wykorzystał tą północną część Afryki, środkową Afryki, kto spowodował, że pojawił się tam głód, pojawił się, bo to są między innymi firmy sprzedające różnego typu nasiona, które powodują, czy spłyny, które powodują, że ziemia się, poziom wód gruntowych się obniża i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważne śledztwo, które musi prowadzić właśnie Unia Europejska i że w przyszłych wyborach, kiedy pojawią się tacy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim, tą sprawę zaczniemy badać i zaczniemy szukać prawdziwego rozwiązania, a nie tylko korkowania wypływającej imigracji z Afryki, bo to nie są tylko nazwiska, to są prawdziwe osoby, które przeżywają absolutne krzywdy. No tak, ale nie byłoby takiej sytuacji, gdyby pani Merkel sama siebie nie zaprosiła wszystkich tutaj nie byłoby, do Europy. Znaczy, to nie spowodowałoby, że ci ludzie byli bogaci. Znaczy, ci ludzie nadal by cierpieli, nadal by trzeba było się nimi zainteresować. Ale to, co pan natomiast mówi, to rzeczywiście, owszem, zgadzam się z tym, no ale otworzenie, a jeszcze ta relokacja, która miała się odbywać poprzez, że dzieci z matkami to pójdą tu, a chorzy to odeślemy, a lekarze to zabierze Turcja. Wie pan, no to, znaczy, to nie do przyjęcia. No absolutnie nie do przyjęcia jest traktowanie ludzi jako cyfry, jako jakieś pewne... No ale to miało miejsce przecież. Znaczy, to miało miejsce wcześniej, to ma miejsce teraz. Znaczy, dopóty Europa nie zacznie się interesować, co tak naprawdę spowodowało, jaki był udział Stanów Zjednoczonych, jaki udział był Rosji, Turcji również, w tym, żeby Chin, to też jest bardzo ważne, w tym, że ten region jest popadł w taką straszną nieszczęście, taką straszną biedę, no to będziemy mieli to, co będziemy mieli, to znaczy będziemy mieli wyrzuty sumienia w postaci naciągających często też biednych i pokrzywdzonych osób, również młodych, którzy są wysyłani celowo i świadomie, ale te wyrzuty sumienia będziemy mieli, a to zamiast zamykać oczy i udawać, że tego problemu nie ma, to zajmiemy się tym problemem i włączmy w to Polska kraje, które są za to odpowiedzialne. Polska nie zamyka oczu, Polska pomaga w tych krajach, natomiast jest taki klasyczny przykład, kiedy karetkę wysłaliśmy do jednego z krajów, tylko że karetka z silnikiem diesla i nikt nie sprawdził, że w tym kraju nie można używać silników diesla, więc karetka zwróciła z powrotem, ale to kosztowało podatników bagatela kilkaset tysięcy złotych. Taka zabawa, i żeby móc się pochwalić, że pomagaliśmy. Tylko nie pomagamy, a ta karetka w końcu nie dotarła. Ale ja myślę, że zbyt szybko akcja humanitarna, akcja humanitarna wysłała więcej pieniędzy i dała więcej pomocy niż rząd polski. Więc proszę nie mówić, że to rząd polski pomaga. Rząd polski pomaga, tam idą miliony na pomoc humanitarną, szanowni państwo. I tą politykę, jaką stosował rząd polski, zaczyna Unia Europejska. Też powiela
brać, bo zaczyna Unia Europejska myśleć o tym, żeby pomagać właśnie tam na miejscu, ja a nie przyjmować. Do zasadniczego pytania, pani redaktor, z początku naszej audycji, mianowicie o sytuację pani Angeli Merkel. I podzielam punkt widzenia mojego przedmówcy, że te działania są podyktowane zbliżającymi się wyborami, zwłaszcza w Bawarii, gdzie od czasów powojennych bezapelacyjnie rządzi samodzielnie Unia Chrześcijańsko-Społeczna, czyli partner koalicyjny Unii Chrześcijańsko-Demokratycznych, na czele której stoi pani Angela Merkel. I w związku z tym mamy do czynienia z podkreśleniem większej autonomii tego partnera politycznego, zwłaszcza w kontekście Bawarii, gdyż tam właśnie w Bawarii aktywizują się ruchy skrajnie prawicowe i myślę, że to mając na uwadze, by nie dopuścić do poszerzenia wpływów skrajnej prawicy w Niemczech, trzeba wzmocnić Unię Chrześcijańsko-Społeczną i stąd ustępstwa ze strony pani kanclerz Angeli Merkel. Mnie w tej kobiecie bardzo imponuje jedna rzecz, mianowicie to, że nie jest przyspawana do fotela kanclerza i że chce się poddać zarówno z własnej nieprzymuszonej, ale wynikającej z sytuacji woli, wotum zaufania dla niej jako kanclerz i dla niej jako szefowej CDU. I to jest bardzo istotne i warto było na naszym poletku politycznym pewne wzorce typowe dla zachowań na Zachodzie sobie przyjąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja uważam, że Unia nie wykorzystała olbrzymiej szansy, by wprowadzając bezwizowy ruch wewnątrz, większą szczelnością otoczyć granice Unii. Dla mnie kwestia migracji to jest kwestia naprawdę tylko i wyłącznie skoordynowanych działań. To jest, jeżeli się potrafi zająć jeden statek Greenpeace'u na przykład, aresztować statek na swoich wodach terytorialnych, to nie widzę powodu, dla których całą flotę tych nielegalnych przerzutów, bo chcę podkreślić, że są nielegalne przerzuty, to nie jest tak, że mamy statek pasażerski Titanic na przykład, który za bardzo niskie ceny, powiedzmy $5, bierze na swój pokład wszystkich chętnych. Wystarczyło przejąć tą całą flotę nielegalną, piracką. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wystarczyłoby tylko i wyłącznie zaktywizować swoje placówki dyplomatyczne w poszczególnych krajach Afryki Północnej i dalej, że na przykład osoby, które mają ten status pokrzywdzonego, czują się zagrożone, składają oficjalnie dokumenty o to, żeby uzyskać prawo wjazdu. Amerykanie potrafili, co prawda ich problem jest nieco inny, mają tylko jedną granicę z Meksykiem, ale potrafili ten problem rozwiązać w sposób może krzywdzący dla większości społeczności, która próbuje swojego szczęścia w Stanach Zjednoczonych, ale jednak wprowadzają tego typu działania. Myślę, że Unia zaprzepaściła tę szansę i spowodowała, że przestępczy ruch przemytniczy, na tym wczoraj był zresztą ciekawy materiał znowu przez panią Ewę Ewart zaprezentowany. Warto się przyjrzeć temu obrazowi. I mielibyśmy problem rozwiązany. Przepraszam, w średniowieczu i w okresie odrodzenia Wenecja potrafiła zabezpieczyć swoje terytoria własną flotą. Dzisiaj Unia Europejska powinna uczynić to samo. W Grecji dzieją się dantejskie sceny. No, na wyspach, gdzie powstają obozy dla uchodźców, mamy do czynienia naprawdę z obozami, można powiedzieć, niemalże koncentracyjnymi, bo zakaz opuszczania, brak wielu środków do życia, począwszy od żywności, a na środkach sanitarnych kończąc, najlepiej dowodzi, że sami sobie zgotowaliśmy ten los jako Unia Europejska i teraz po prostu należy z tego trudnego momentu wyjść, otwierając się z jednej strony na pomoc humanitarną dla społeczności, która do nas próbuje za wszelką cenę się dostać, a z drugiej strony walcząc skutecznie. No a co z tymi osobami, które już dotarły do Unii Europejskiej? To może w tych obozach? To może ja dopowiem. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tak do końca, dlatego że kraje Unii Europejskiej same, można powiedzieć, zrewidowały w tej chwili już swoje poglądy. Myślę, że duża i pozytywna rola w tym wszystkim jest jednak stanowiska rządu Polski. I proszę zważyć, że kraje starej Unii w tej chwili stosują już zupełnie inną politykę. Na przykład Holandia płaci Nigerii spore kwoty za to, żeby Nigeria brała Nigeryjczyków, którzy wylądowali w Holandii z powrotem. To są rzeczy, o których się nie mówi. Holandia likwiduje obozy dla uchodźców. Byłam kilka dni temu w Holandii. Cały obóz wielki, który właściwie był obozem dla całego regionu i który istniał w Alkmaar, został zlikwidowany. Także to są działania rządów, które są prowadzone, ponieważ rządy zorientowały się, że polityka
polityka, którą zresztą zgubna dla Europy polityka, którą lansowała Angela Merkel, to jest polityka, która prowadzi donikąd, a przede wszystkim ona jest niezgodna z intencjami narodów. To narody sobie tego nie życzą. Proszę zauważyć, że teraz przyszły wakacje i Europejczycy rozważają, gdzie mogą na te wakacje jechać, tak żeby nie mieli tego problemu, jak chociażby właśnie sprawa tych imigrantów, czy jakieś tego typu sytuacji, które mogą się okazać dla nich, dla ich bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa ich rodzin groźne. Angela Merkel powinna ponieść wszelkie konsekwencje tej swojej decyzji, dlatego że jest ona, i to wielokrotnie w tym programie mówiłam, bezpośrednią tą osobą, która lansowała tę politykę w Europie. Zresztą natomiast, Bundestag jej to zarzucił. Dokładnie, natomiast to, co się dzieje w tej chwili w Niemczech, ja mam nadzieję, że jednak to się skończy w jakimś stopniu no, ukaraniem chociażby wotum nieufności wobec Angeli Merkel, dlatego że uważam, że ta osoba, ten polityk przyczynił się bardzo niekorzystnie do sytuacji w Europie, do zagrożenia właśnie bezpieczeństwa całej Europy. Tu pozwolę się sobie też nie zgodzić częściowo z tym, co mówił jeden z moich przedmówców, a mianowicie z problemem kolonizacji, która to kolonizacja spowodowała, że ci ludzie się przemieszczają. Otóż ludzie się zawsze będą przemieszczali się i będą się przemieszczali w poszukiwaniu lepszego życia, głównie z powodów ekonomicznych. Natomiast jeżeli chodzi o kolonizację, to proszę zauważyć, że kraje, które ją prowadziły, na przykład właśnie Holandia, już dużo wcześniej zaczęły spłacać swoje długi, chociażby w ten sposób, że wszyscy obywatele Surinamu mogli uzyskać paszporty holenderskie i spokojnie się do Holandii przenieść. Holandia bardzo długo wspierała rząd Surinamu i właściwie krótki moment, kiedy ten rząd wybił się na niepodległość i powiedział, że chce być zupełnie niezależny, okazał się dla niego zgubny i z powrotem prosili, żeby Holendrzy się zainteresowali Surinamem. Także to są jednak fakty, które pokazują, że te rządy, które kolonizowały jakieś tam części świata, w jakiś sposób już te swoje długi wobec tych kolonizowanych narodów spłaciły. Natomiast no, nie zgodzę się po prostu z tym, żeby mówić, że nic się nie dzieje w Niemczech. Uważam, że Angela Merkel w ostatnich dniach się totalnie skompromitowała, chociażby tym, że próbowała wprowadzić w błąd własny naród i polityków własnego narodu, twierdząc, że wszyscy się zgodzili na taką relokację. Grupa Wyszehradzka temu... 14 państw tak jest. Grupa Wyszehradzka temu natychmiast zaprzeczyła i to jest kolejny dowód na to, że jednak Angela Merkel jest politykiem niewiarygodnym. Natomiast co do Grupy Wyszehradzkiej, to jeszcze tylko chcę przypomnieć, że za czasów rządu Donalda Tuska, wbrew stanowisku Grupy Wyszehradzkiej, rząd Donalda Tuska chciał się zgodzić na przyjmowanie tych imigrantów, chociaż stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej było dokładnie konsekwentne od początku, takie samo, że ich nie przyjmujemy i ewentualnie pomagamy na miejscu. I ja jeszcze jedno chcę dopowiedzieć, bo panie redaktor, jesteśmy jedno zdanie w mieście Łodzi, gdzie pani Hanna Zdanowska jest w grupie prezydentów, którzy podpisali deklarację na otwarcie się wobec uchodźców. To trzeba, szanowni państwo, bardzo podkreślić przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, bo pani Hanna Zdanowska razem czy z prezydentem, wie, razem z prezydentem chociażby Gdańska, Poznania i innych dużych miast jest za tym, żeby otwierać się na przybyszów z Afryki, z Bliskiego Wschodu. W związku z tym, szanowni państwo, pamiętajcie o tym przy głosowaniu. No to jest oczywiście nadużycie, które stosuje pan Matuszewski, ale to jest już... Ale podpisała? Jesteśmy już... Powiedz pan krótko, żeby każdy zrozumiał. Podpisała czy nie? Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni i myślę, że radiosłuchacze również. Pani Hanna Zdanowska jest otwartym człowiekiem i tam, gdzie jest potrzeba pomocy, zawsze chętnie pomaga. No proszę. Natomiast, tak, bo trzeba pomagać ludziom. Wy tego nie robicie. W pozyskaniu kredytu na przykład. Wy tego nie robicie. Wy za to dogadujecie się mieszkańcom Łodzi, z Mossadem, na przykład mieszkań. To jest ważne, szanowni państwo. Poseł Artur Dunin jak nadużywał. A później przechodzimy. Łodzianom, Polakom. Teraz pan Artur pomagać. I dlatego, przede wszystkim. Dlatego tak, Łodzianie kochają panią Hannę Zdanowską i chcą ją wybrać, dać jej znowu możliwość ale rządzenia Łodzią. Ale nie, no niech pan to powie szczerze tutaj ci, wszystkim radiosłuchaczom. Faktycznie prawdziwi chrześcijanie są do tego stworzeni, żeby pomagać innym bliźniemu swojemu, jak sobie samemu, więc trzeba pamiętać o tym, że jeżeli faktycznie jest taka możliwość, żeby pomóc
chorym dzieciom, bo o tym mówimy z matkami. No nie, no. Oczywiście, że tak, ale oczywiście, że tak. Panie pośle, nie mówiła, bo ja jak jestem najbardziej chorym, nasze szpitale, trzeba pomagać. Nasze szpitale były otwarte. Pan mówił o tym. Ja tylko jedno zdanie spuentuję. Ostatnie. Pani Hanna Zdanowska, jak i inni prezydenci, myślę, że mówili o młodych mężczyznach, którzy zalewają Europę, o takich przybyszach, a nie o chorych. Bo ja jako chrześcijanin uważam, oczywiście, że trzeba pomagać chorym, słabym, nie ma dyskusji. Przepraszam, ale istota problemu polega na tym, że pani Hanna Zdanowska jako prezydent Łodzi nie odróżnia zadań własnych samorządu od zadań rządu polskiego i po prostu tego typu podpisywanie, tego typu deklaracji jest, przepraszam pani proszę, teraz ja jestem przy głosie, tego typu podpisywanie, tego typu deklaracji jest tego dowodem, ale to nie jest jedyny dowód, że pani Hanna Zdanowska nie odróżnia kompetencji samorządu, kompetencji rządu. Drugim dowodem jest słynny list Hanny Zdanowskiej do ambasadora Rosji z przeprosinami za zachowanie młodzieży podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, gdzie spłynęła budka strażnicza przy ambasadzie rosyjskiej, a jak się potem okazało, prowokacja była ze strony rządu Platformy Obywatelskiej i jej kolegów, bandziorów, którzy przyznali się w rozmowach nagranych USO-wy politycy Platformy bandziorów, Obywatelskiej. Bandziorów, które właśnie do tej marsze chodzą. Jak pan określa własnych kolegów bandziorami, to trudno, to jest rzeczywiste. Prawdę pan nie zagłaszczę. To służby pod waszą wodzą prowokację doprowadziły. Ale nie zmienia to panowie faktu, że Hanna kompetencji samorządu. Dlatego przyjęliśmy i będziemy robić dalej in vitro. Tylko jeszcze jedna rzecz, ale żeby nie robić z pani Hanny Zdanowskiej aż takiej matki Teresy, bo przepraszam, pomaganie w nielegalnym pozyskaniu kredytu, czy w dyskusyjnym pozyskaniu kredytu, który udowodnił jej sąd, którego tak państwo bronicie, bo sąd uznał, że jest winna, pokazuje, że pani Hanna Zdanowska najlepiej dbała. Pan piersi, przyznaj się pan do tego, że pani Hanna Zdanowska popełniała błędy i będziecie liczyli na to, żeby się poprawiła, tak? Proszę państwa, prezydent Andrzej Duda jutro wyda postanowienie o przejściu pierwszej prezes Sądu Najwyższego w stan spoczynku zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, która mówi, że sędziowie, którzy nie ukończyli 65 roku życia, a którzy chcą dalej orzekać, muszą złożyć stosowne oświadczenia z dokumentacją psychologiczną i lekarską. Ci sędziowie, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, przechodzą w stan spoczynku 4 lipca. Chodzi tu o ujednolicony wiek emerytalny. Pani profesor Małgorzata Gersdorf nie złożyła takiego oświadczenia. Z jednej strony nie uznaje nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a z drugiej na jej mocy złożyła prośbę do prezydenta Andrzeja Dudy o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie. No i teraz szykuje się chyba, nie wiem jak to jutro będzie, bo to chyba jutro, czy dzisiaj pani profesor miała być w pracy, czy nie? Jak to ma być? Panowie może i pani więcej znacie szczegółów na ten temat. Tu się może jeszcze dodam, bo też pan Piotr Apel, pan Piotr Apel wyrażał swoje stanowisko na temat Lecha Wałęsy, który ma broń, powiedział, że on tam będzie z tą bronią. Powiedziałem, że lepiej już zostawić to w świętym spokoju, to znaczy, bo Lech Wałęsa jest Lechem Wałęsą i jakby z tym nic nie zrobimy, znaczy jego wypowiedzi od iluś tam się lat jest. No tak, i lepiej chyba tego nie komentować i dać mu spokojnie funkcjonować i dożyć wielu lat. No ale właśnie to funkcjonowanie, to on pisze, ale, że ale jeśli co z tego wynika? Obecna to znaczy już ekipa zaatakuje Sąd Najwyższy, 4 lipca pojadę do Warszawy, no i grozi bronią, posiada. Litości. Ale litości dla kogo? Dla Lecha Wałęsy. Naprawdę zostawmy jego wypowiedzi i gdzieś z boku. Znaczy, nie zmienimy Lecha Wałęsy, ale też on nie sprawi tego, co zapowiada. Przecież ile razy już zapowiadał, że obali wszystko po kolei, łącznie z Putinem, łącznie z PiS-em. W jednym dniu już wystarczy 100 tysięcy osób. No, różne wypowiedzi i myślę, że dla szacunku, dla nazwiska, dla Solidarności, dla wszystkiego,
co było, lepiej to pominąć milczeniem. Dobrze, to i zadam w takim razie metodycznym... pytanie, że to, co się dzieje z sądownictwem, czy to jest podważanie obecnego obozu władz? Znaczy, ja się zastanawiam, przypomniał mi się 2005 rok, kiedy Platforma z PiS-em postanowiły razem rządzić i przed kamerami pokłóciły się o to, kto będzie premierem. I ta kłótnia trwa do dzisiaj, tylko że teraz ten zakres władzy poza premierem idzie coraz bardziej. Teraz Platforma z PiS-em kłócą się, kto będzie miał większy wpływ na sądy, kto będzie miał te sądy dla siebie. A tak, prawda jest taka, że ta kłótnia już trwająca od 2005 roku niewiele daje obywatelom. Znaczy obywatele z tego niewiele korzystają. To znaczy, że sędziowie zostali w to wciągnięci? Znaczy zostały wciągnięte wszystkie instytucje państwa i wszystkie, które mogą zostać wciągnięte, zostały wciągnięte, a na końcu tego wszystkiego jest obywatel, który najmniej z tego ma. To znaczy, gdyby ktoś chciał rzeczywiście reformować służbę sprawiedliwości, system sprawiedliwości, to by uzależnił go nie od polityki, bo przecież za chwilę może rządzić kto inny i zaraz znowu rewolucja w sądach naprawdę nam jest niepotrzebna. Wystarczy uzależnić to od obywateli. I są propozycje Kukiz 15, które uzależniają właśnie władzę sądowniczą od obywateli i wprowadzają też pewne udogodnienia, które służą obywatelom, jak system trial. Dlaczego w sądzie pracy nie może rozprawa się dziać dzień po dniu? Przecież to materiał dowodowy bardzo stosunkowo łatwo się zbiera i można byłoby taki zakończyć w tydzień sprawę sądowniczą, jeżeli ktoś się domaga na przykład przywrócenia do pracy albo jakiejś należnej pensji. No dlaczego tak, ma czekać na dwa lata? Czy sędziom ktoś harmonogram rozpraw układa? Sami sobie układają. No tak, tylko mamy prawo, które każe najpierw doręczyć ileś tygodni wcześniej, później jakieś tam... Jest prawo, które procedury, których wypełnienie powoduje, że samo to już wydłuża czas. No, ale nie, tu chodzi o reformę faktyczną, a nie personalną. Przypomnij sobie, jak pan głosuje, bo pan mówi o tym, żeby reformować, jak najbardziej ja też jestem za tym, żeby błyskawicznie, jeśli chodzi o sądy pracy, podejmowane były decyzje, ale wiemy doskonale, że ruch Kukiza był przeciwko tym wszystkim początkowym reformom sądownictwa. Ale nie reformą, tylko deformą, jeżeli już. Znaczy, i teraz, jak pan się domaga... Ale ja apeluję, ale ja nie nazywajmy zmiany personalnej reformą, bo to nie jest reforma. Żeby pan się odniósł. Jeżeli jest sytuacja taka, że Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z tym, co mówiło w programie wyborczym, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, no bo jest, wiemy jak jest, my posłowie, myślę, że do pana przychodzą ludzie, ludzie też i się skarżą na to, co się dzieje w sądach, no to my realizujemy program. I zaczęliśmy ten program realizować i co się dzieje? Żeby dojść do tych reform, które pan mówi, to najpierw musi być Sąd Najwyższy zreformowany i te inne ustawy, które wprowadziliśmy. I co się dzieje? Ruch Kukiza mówi nie, kochani. A teraz ma pan tutaj czelność domagać się, żeby szybciej szło w sądzie pracy. Szanowny panie, jak to przeprocedujemy, gwarantuję panu, że za chwilę, szanowni państwo, weźmiemy się też za to, żeby błyskawicznie, tak jak pan powiedział, tu się z panem zgadzam, z dnia na dzień powinny być te tematy ważne dla ludzi pracy, dla przedsiębiorców, błyskawicznie rozstrzygane. Ale najpierw niech ruch Kukiza nas wesprze w tych wszystkich reformach. I kończąc, bo już nie chcę się na ten temat wypowiadać dalej. No proszę państwa, pani prezes sądu, jutro zgodnie z ustawą jest porządek w tym kraju. Jest porządek w tym kraju, szanowni państwo. Pod ustawy wszyscy podlegamy. Musi się podać do dymisji i zakończyć swoją pracę, iść na zasłużoną emeryturę. I proszę państwa, rozpoczynamy, że tak prezes powiem, nie jest na emeryturze? Nowe rządy. Szanowni państwo, jeśli chodzi o tą sprawę sądów, to mogę jeszcze podkreślić jedno. Posłowie, jak my tutaj jesteśmy, jak najbardziej podlegamy rozstrzygnięciom obywateli. Obywatel nas kontroluje. To samo prezydent państwa. No a sądy? Chciałaby Lewica, chciałaby Platforma i ruch Kukiza, żeby sędziowie byli w swoich sprawach sędziami. No właśnie nie. No tak właśnie, nie może być. Właśnie, nie może tak być, ale nie. Jest ale panie pośle, wy odrzuciliście projekt uzależnienia od obywateli. Nasz projekt odrzuciło Prawo i Sprawiedliwość. No więc o czym ja pan powiem tylko mówi? Tyle. Sądownictwo można, cierpi na tą chorobę, która można nazywać. Tak, my będziemy siebie oceniać, nikt nie może się w to wtrącać i jak najbardziej będziemy jako sąd nieomylni. Nie może tak być. Muszą podlegać ocenie
społeczeństwa, że tak powiem. Ale wasze ustawy tego nie sprawiają. Wy odrzuciliście projekty, które umożliwiały to. No przykro mi. Trzy kwestie krótko. Nikt nie odrzucał waszych projektów. Po pierwsze, kiedy była dyskusja nad skróceniem wieku emerytalnego, Prawo i Sprawiedliwość, bijąc się w piersi, zarzekało, że cofnięcie do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet to jest tylko i wyłącznie prawo, a nie nakaz. Czyli będzie można pracować. Pierwsza rzecz. W tym przypadku nie ma czegoś takiego, co jest możliwością wyboru. Ustawa, którą PiS przepchnął kolanem znowu, mówi, że trzeba wszystkich sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia, eliminować. A nie ich, ma takiej ustawy, przepraszam, bo jeżeli sędzia, przepraszam, ale źle ale pan mówi, bo jeżeli sędzia, przepraszam. Sądzie Najwyższym, a za ślad za tym pójdą następne, jeżeli, druga ale sprawa, zaraz, nie, bo to trzeba zweryfikować. Jeżeli sędzia skończył 65 rok życia, to składa do prezydenta odpowiednie dokumenty, czyli to, co ja powiedziałam, że ale ma złożyć prezydent dokumenty. Ale nie ma takich kompetencji konstytucyjnych. Ale przepraszam, a uważa pan, że to nie jest ważny dokument psychologiczny i lekarski, że jest ja bym proponował, żeby wszyscy kandydaci do ustawa też to miało. Poddali też się tym badaniom. Ale nie ma takiego wymogu. Ale panie redaktor, wcześniejsza ustawa też zawierała taki zapis. Ludzi nieodpowiedzialnych jest największy. Druga sprawa. Ja rozumiem, że SLD próbuje za wszelką cenę bronić sędziów, szczególnie tych po 65 roku życia. Panie, to ja pana rozumiem, że bronicie, bo Sąd Najwyższy wszystkie najważniejsze sprawy rozstrzyga, wiadomo, w ten sposób... Najważniejsze żeby... sprawy, tylko ale... sprawy, które zostały wniesione do Sądu Najwyższego. Pan Sylwester Pogłos. Przykład drukarza Łódzkiego, wiadomo. Konstytucja. Jasno określa kadencyjność. To jakbyśmy dzisiaj przyjęli ustawę, kodeks wyborczy, że wybory prezydenta, kadencję skracamy do 4 lat i pan prezydent z chwilą ukończenia czwartego roku kadencji ma się podać do dymisji. Albo wygasa mu mandat prezydenta. Pan myli nie, w ogóle nie przepisy mylę. Mówię ustawy. Mówię o, mówię o konstytucyjnych zapisach. Niech pan przeczyta ustawę i będzie pan wiedział, o czym i trzecia rzecz, pan mówi. To jest cel, do którego PiS całkowicie dąży, a co mój przedmówca podkreślił, wykorzystywanie dla własnych partyjnych, już nie politycznych, partyjnych celów wszystkich instytucji państwa, z Sądem Najwyższym włącznie, konstytucyjnie umocowanym Sądem Najwyższym. To właśnie było do tej pory wykorzystywane przez ZZZ i Platformę Obywatelską. Panie tak było. Przepraszam, a teraz ma się to skończyć. Panie pośle, przepraszam. Sądy mają być niezawisłe. Jeżeli mowa o konstytucji, nie powstrzymacie to przecież. Cały czas nie mogę wyjść ze zdumienia, kiedy opozycja totalnie niekonstruktywna porusza ten temat. No bo z jednej strony pragnę zauważyć, mamy w konstytucji zapisany trójpodział władzy, ale z drugiej strony, panowie, mamy również zapisany równość władzy, równość, która kompletnie nie jest przestrzegana, czego dowodem są wybryki i fanaberie ze strony środowiska sądowniczego. Ze strony środowiska sądowniczego. Jesteśmy, proszę państwa, świadkami postępującej w pewnym sensie anarchii państwa, bo jeżeli sędziowie w taki sposób się zachowują, że na przykład zamiast złożyć stosowne dokumenty, co umożliwiałoby im dalsze pozostanie w sądzie. Bo 12 sędziów złożyło takie dokumenty. Część sędziów te dokumenty złożyła. Pani Gesdorf, która już dała się poznać jako działaczka polityczna na wiecach, prawda, w sprawie sądów, etc. Oświadczenia majątkowe, niech pani powie o tym, właśnie, jak pięknie pokazują. Właśnie, oświadczenia majątkowe, których sędziowie nie chcieli również okazywać. Nieprawda, to znowu są, pani przepraszam, kłamie. Ja chciałam tylko jedną kwestię, bo jeżeli sędziowie nie złożyli stosownych dokumentów, mianowicie psychologicznych i lekarskich, to można domniemywać, że obawiają się na przykład, że nie zostali w znaczy, pani, pani redaktor, ja, na ja bym tak lekarze, ja, nie, ja bym tak nauczyciele, ale ja bym, nie pracownicy do orzekania. Dlatego pani przewodnicząca, to ludzie chorują na różne choroby, nie dyskwalifikuje nikogo do realnej zmiany w wymiarze sądownictwa. Do bycia na przykład prezesem. Po pierwsze, polskie społeczeństwo domaga się zmian w wymiarze sądownictwa. Po drugie, sędziowie uważają się za święte krowy i stoją zupełnie ponad prawem. To jest niedopuszczalne i myślę, że również w Europie byłoby nie do przyjęcia, gdyby na przykład była większa wiedza na temat tego, co wyczyniają polscy sędziowie, łącznie ze sprawami, które są się
przewlokom po kilkanaście lat albo z wadliwymi wyrokami, tak jak mieliśmy to okazję ostatnio obserwować. Natomiast ja się jeszcze chciałam odnieść do jednej sprawy, mianowicie do już powiedziałam, żenujących zachowań byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Otóż myślę, że jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest Bolek, to teraz już nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ to, co zrobił w tej chwili co zrobiła IPN w Białymstoku, co zrobiło? Całkowicie uniewinniło Lecha Wałęsę od tych takich zarzutów, więc proszę takich rzeczy nie mówić. To, co zrobił w tej chwili Lech Wałęsa, czyli oświadczanie publiczne, że on będzie atakował policję i uprzedza, że ma broń, jest zwykłą zbyskiej stylu prowokacją i ma zresztą na celu ewentualne spowodowanie, żeby Lecha Wałęsę w jakikolwiek sposób, nie wiem, czy zaatakować, czy powstrzymać. Jest to po prostu zachowanie, powiedziałabym, żenujące niegodne, i typowe, panie pośle, dla takich prowokacji esbeckich. Także jeżeli naprawdę ktoś miał wątpliwości, to myślę, że zostały rozwiane dla dużej części społeczeństwa. Jedno zdanie, czy jest taka możliwość? Jeszcze ostatnie zdanie. A jeżeli mowa o postępującej anarchizacji państwa, to proszę zauważyć, że trzy takie fakty, właśnie zachowanie sędziów, właśnie zachowanie byłego prezydenta Lecha Wałęsy i chociażby zachowanie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, która również uważa, że jest ponad prawem i w ogóle się nie poczuwa do odpowiedzialności za dziką, bezczelną reprywatę. A ja zaczął Lech Wałęsa, panie redaktor, szanowni słuchacze, zdecydowana większość sędziów, szanowni państwo, w Polsce nie ma czego się obawiać. To są sędziowie, którzy profesjonalnie podchodzą do swojego zawodu. Prawo i Sprawiedliwość im daruje wszystkie liny. Dla nich będzie korzystne te zmiany. Jest grupa, o których mówili niektórzy przedmówcy, która może się rzeczywiście obawiać tych zmian, no bo ja rozumiem, stracą tą władzę tak zwaną niekontrolowaną. Pan miał czas. Pan poseł Artur Dunin, bardzo proszę. Dziękuję. Więc po pierwsze, wszystkie zmiany, które PiS robi odnośnie sądownictwa, są tylko i wyłącznie skierowane na to, żeby Ziobro mógł postawić swoich ludzi i żeby sądy były stricte uzależnione od PiSu i Ziobry. Przykład. Pamiętamy, który na telefon reagował, Amber Gold, pamięta pan? Panie Dunin, wstyd, że pan mówi, że tu ktoś będzie sterował sędziami, jak to robiła Platforma. A teraz pan poseł Artur Dunin. Najlepszy dowód chociażby ustawy o Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy PiS-owi jest potrzebny do tego, żeby stwierdził to, że PiS wygrał wybory samorządowe, potem do Europarlamentu i do Parlamentu Polskiego. Tylko po to. Co zrobili? Ustawą, która obniża wiek emerytalny wszystkim sędziom, w tym pierwszej prezes Sądu Najwyższego, gdzie w Konstytucji, i to jest najważniejsze, ale nie tylko sędziom, panie pośle, bo to wszystkim w Polsce. Powiedziałem sędziom, wszystkim, ale to proszę mnie słuchać, co ja mówię. Obniża wiek emerytalny. Tak, całkowicie w Polsce, wszystkim. Ale prezes Sądu Najwyższego jest ustanawiany na 6-letnią kadencję w Konstytucji. W Konstytucji. I wszystkie ustawy muszą być zgodne z Konstytucją. I teraz uwaga, co zrobili? Policzyli sobie, że cholercia jasna, jak wyrzucimy tych, którzy mają 65 lat, to i tak dalej nie będziemy mieli większości. Więc co robimy? Więc dorzucamy do Sądu Najwyższego większą ilość sędziów. To jest ta gra. Ludzie, zrozumcie, że PiS wszystko po prostu chce zrobić. Czy ja mogę dokończyć? Teraz pan poseł Artur Duń, bardzo proszę. Zaraz będzie pan się mógł odnieść. Teraz pan poseł Artur. To jest po prostu zawłaszczanie państwa przez klikę związaną z Kaczyńskim. Niech pan się liczy, kropka. Ze słowami, panie. Co się dalej? Na rękach waszych jest się, wiele ja kłamstw. Nie przeszkadzałem kłamstwa, które wiele afer, bo wiele niegodziwości. Na waszych mieliśmy rozmawiać o GPK i co? Będziemy rozmawiać. Boicie się rozmawiać. Ale czy ja mogę coś powiedzieć? Pan poseł Artur Duń. Ale bardzo proszę. Choć trochę prawdy. Proszę pozwolić, teraz pan poseł Artur Duń. A pan cały czas kłamie. O, kłamiesz. To widać pan taka, że aż panu się kurzy z uszu. Widać ten strach po panu. Widać ten strach. Więc chcę powiedzieć jedno. Chyba sobie kupię rewolwer. PiS żadnej ustawy, którą przeprowadził odnośnie wymiaru sprawiedliwości, zaczynając od Trybunału Konstytucyjnego, który nie działa, przypomnijmy, że Wolgant jest ambasadorem, pani Przyłębska
Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, która nic nie robi, nie ma zielonego pojęcia o prawach. Wszystko zgodnie z a żoną Wolganka, kochani, tak jest. I co jeszcze? I dzisiaj PKS-a z żubrem, tak, przyjmuje synek, bo to są układy, to są kliki, to są kliki. I ta sytuacja jest taka, że kliki są takie, że po przejęciu całego wymiaru sprawiedliwości, który, i tu się zgadzam z panem Piotrem, z panem Sylwestrem, że te zmiany nie dotyczą wymiaru sprawiedliwości dla ludzi, nie przyspieszają żadnych spraw, tylko obstawianiem stanowisk przez Ziobrę, przez klikę pisowską Kaczyńskiego. Koniec, kropka. I dzisiaj, szanowni państwo, tam, gdzie będziecie mieli spór z kimkolwiek związanym z PiS-em, to każdą sprawę przegracie. Co ma sens, jaki ma sens wrzucanie ludzi, którzy mają, są niezwiązani z prawem, a mają się opierać tylko i wyłącznie w Sądzie Najwyższym na prawie. Izba Dyscyplinarna, którą dzisiaj Ziobro mówi, że tak, po to powstała, żeby niszczyć ludzi? No proszę, szanowni państwo, zastanówcie się, na kogo będziecie głosować w wyborach, czy chcecie dalej głosować na PiS i klikę pisowską. Poprzez głos posła Dunina, jak Platforma boi się sprawiedliwości niezawisłego sądu. Rzeczywiście, jest się czego bać. Amber Gold, dlatego, afery VAT-owskie, które są związane z PiS-em, skoki, srebrna. Skoki srebra, tak jest. Boicie. Tak jest. Tak jest. Telegraf, spółka Telegraf jeszcze za starych czasów. Glapiński. Zgodnie z prawem działać, panie Dunin. Radia Parada. My będziemy działać zgodnie z prawem. Doprowadzimy do sprawiedliwości. Nie raz innych mówów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia państwu. Forum Radia Rock Parada.